ponad 40 meczów w pierwszej lidze. No ale teraz okazję ma wyborną pod Beskidzie. Gol! Gol 1-0. Kamil Biliński w doliczonym czasie gry w czwartej minucie. Wolny na prawej stronie jest chyba Gutowski, dośrodkowanie przez Naskę, szansa, Biliński, gol! 14 minuta i trzeci gol Kamila Bilińskiego w tym sezonie staje się faktem. Nie ma spalonego, będzie okazja na 2-1, Biliński! Gol 2-1, kapitan Podbeskidzia, 90. minuta spotkania. No, znów on to zrobił. I to jest naturalne, bo to są piłkarze ofensywni, natomiast to, co może zaskakiwać, to ta lista strzelców bramy Klawidzewa, ale może za moment, bo jest Goku, dobre podanie. Biliński 1-0, pytanie, czy był offside? Chyba nie, zdecydowanym gestem sędzia pokazuje na środek boiska. Dzisiaj dosyć ubogo na tej ławce Widzewa wobec problemów kadrowych, no ale jest choćby Kacper Karasek, który wielokrotnie w tym sezonie dawał dobre zmiany, a tymczasem okazja! Biliński znów fatalnie! Defensywa Widzewa, dlaczego nikt nie poszedł za tym strzałem? Wydarzenie, no ale w meczu jednak wyraźnie przegranym. A i sam będzie miał problem, żeby tu coś jeszcze zrobić, tymczasem pod Beskidzie! Dokonuje dzieła zniszczenia, 4-0, Kamil Biliński z hat-trickiem. Kowalski, Hawerek usiłował sobie przerzucić piłkę nad głową, a teraz jest gol Kamila Bilińskiego, jest 3-0 dla... Roman do Meryba Szwilego, ten do Gutowskiego, Roman i teraz szansa, ależ gol wyrównujący Bilińskiego, nieprawdopodobnie szybko odrabiają straty gospodarzy.